Ty, czy ty uważasz, że za dużo siedzisz tam na tym facebooku? Tak, tak uważam. Tak uważasz, to dlaczego nie zmniejszysz tego czasu? Bo nie potrafię. Nazywam się Iwana Majwska Piałka, a ja nazywam się Tomek Kniat. Witaj w naszym podcaście. Żyjmy coraz lepiej. Robimy to, bo wierzę, że możemy żyć coraz lepiej. Każdy dzień może być coraz lepszy. A ja wiem, bo tysiące odcinków, tysiące słuchaczy. Sam się przekonałem, jak to dobrze działa, i dlatego wspomagam to działanie i zapraszam Ciebie do wspomagania przez Patronite. Dzień dobry, Iwonko. Dzień dobry. Masę czasu spędzam na Facebooku. Serio? Aż mi wstyd, tak. Tak? Tak. A popatrz. I zobacz, y, jakoś nie, czu, n, n, nie odbierasz, że ma negatywny wpływ na mnie, chyba ten. Nie, wiesz, ale ja Cię rzadko widzę. No, ale. Może za nią Może rzadko widzisz, ale dobrze, że ja, znasz. Zapytać, jak to tam? Czy nie ma marudzisz przypadkiem? Znaczy, wiesz, ja w ogóle nie uważam, nomek, żeby to zależało od czasu, po pierwsze. Po drugie, to, to, to jak ty mówisz, bardzo dużo, to też jest pytanie, wiesz, ty mierniczy jesteś, tak? Więc to jest pytanie, co to jest bardzo dużo? Yy, czy jest... bardzo dużo to jest godzina? Czy bardzo dużo to jest yy, pół dnia? No na pewno bliżej pół dnia. To jest zdecydowanie medium, które, które mam włączone... To, Bardziej to, że masz włączone, to nie znaczy, że ty to y, robisz. Zemek, no wiesz, to chyba za, naprawdę za dobrze cię znam, żebym uwierzyła w to, że ty spędzasz pół dnia na Facebooku. Przecież ja wiem, co ty robisz. Kiedy byś robił te inne rzeczy, y, które, wiesz, które robisz, gdybyś siedział pół dnia. To jest, to jest, takie, to jest takie umowne. Natomiast y, ciekawe, że ty uważasz, że, 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 że czy, ty, czy ty uważasz, że za dużo siedzisz tam na tym Facebooku? Tak, tak uważam. Tak uważasz. To dlaczego nie zmniejszysz tego czasu? Bo nie potrafię. O nie, nie wierzę. No nie, to tu są dwie rzeczy, którym się trzeba będzie zająć w takim razie. Bo po pierwsze, to ja ostatnio widzę coś takiego i bardzo się cieszę, że zaproponowałeś ten temat, bo często widzę takie rzeczy, że ktoś na przykład pisze, ostatnio jedna pani zrobiła taki post takiej tonacji Im więcej ciebie, tym mniej, wychodząc od tej piosenki Natalii Kukulskiej. I potem powiedziała, że ona właśnie zauważyła, że im mniej ci, tego Facebooka, tym jest więcej jej. To znaczy więcej, wiesz, tej, tej... Jej własnej. Jej osoby, jej. tak? No i tam cały taki tekst właśnie na tym, że żeby tak, żeby te media społecznościowe, żeby z nich nie korzystać i w ogóle. I mnóstwo jest takich tekstów. Yy, ja widzę, zauważam. Zamknij ten Facebook, wyjdź z tego Facebooka, nie rób tego Facebooka i tak dalej. I ja pytam, dlaczego? Równie dobrze można byłoby powiedzieć: zamknij lodówkę, nie wchodź do lodówki, zamknij w ogóle radio, nie wchodź do radia, nie używaj samochodu, nie używaj, nie wiem, nożyczek, czegokolwiek, bo to są wszystko narzędzia. Kiedyś był bardzo mocny ruch przeciwny w wodzie, w kanalizacji i doprowadzeniu wody do mieszkań, bo żeby podobno... nie doprowadzać tej tak, wody. Tak, 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 bo to, to podobno był yy, yy, masoński albo żydowski spisek przeciwko Warszawiakom. To ty powiesz, Warszawie było coś takie. takie... No. Nie, nie, to akurat w Krakowie ktoś opublikował Aha. takie zdanie. Krakowie. książkę całą. Matko, nie, no jedyna. Nie, no ale nie, to jest po prostu narzędzie. Media społecznościowe. Są z jednej strony narzędziem, a z drugiej strony, jeżeli chcemy, ale tylko wtedy, kiedy chcemy, mogą tworzyć, jak sama nazwa mówi, społeczność. Czyli mogę być w tej społeczności, ale nie muszę być w tej społeczności i mogę z tego zrobić, co chcę. Czyli nie pretensje do Facebooka i nie likwidowanie Facebooka, tylko wniknięcie w siebie i zastanowienie się, co ja chcę od tego Facebooka, czego ja tam szukam, co on mi daje, co on robi i potem jaką mam alternatywę. Bo często to jest tak, że te osoby, co tak narzekają na ten Facebook, że one tyle czasu spędzają i tak dalej, to bardzo często nie mają alternatywy. To znaczy mają, ale nie uświadamiają sobie tej alternatywy. Nie mają niczego, żadnego ognia, który pociągnąłby ich, by je za czymś innym, żeby zrobił coś innego. Czyli nie, nie to, że są za dużo na Facebooku, tylko że za mało są gdzie indziej. To oczywiście, za mało są gdzie indziej i wcale i to w ogóle, w ogóle stawianie Facebooka czy w ogóle mediów społecznościowych na takiej pozycji to jest w ogóle zabranie siły człowiekowi. I to jest w ogóle, ja jak słyszę coś takiego, pretensje do Facebooka, żeby nie wchodzić na Facebooka, żeby to tak, to ja mówię, człowieku, a gdzie ty jesteś? A gdzie są twoje cele, twoje ambicje, twoje chęci? Twoje, twoje źródła informacji. Twoje... Tomek, ja, nie spe... ja mam cały czas włączony komputer, jak siedzę przy, przy biurku, Pracy no bo jesteś, pracuję. No? Bo piszę, bo zawsze robię coś. W te godziny, które, które robię, to piszę. Ale ja zaglądam na Facebook rano, kiedy odpowiadam na wszystkie takie różne rzeczy, które są. Zaglądam na Facebook przed snem, jak idę spać, mm -hmm. jak wkładam różnego rodzaju rzeczy. I od czasu do czasu... Po to, żeby odpowiedzieć ewentualnie tym osobom, które coś napisały i tak dalej, to zaglądam. Ja mogę powiedzieć, że ja na Facebooku spędzam w sumie, na Facebooku, samym Facebooku, spędzam w sumie dziennie pół godziny, 40 minut. No a zobacz, jak ja hulam w tym Facebooku. Tak. Więc to nie jest tak, wszystko zależy do, do czego. Dla ciebie to jest, to jest bardzo ważne narzędzie. Absolutnie, ja zresztą nawet napisałam, czy, czy to mówiłam w jakimś wykładzie, że my w ogóle nie doceniamy jaką wielką rolę, A ja absolutnie ja bym chciała zobaczyć czas COVID-u bez. bez Facebooka i mediów społecznościowych. Co by się działo? Jakie to nam dawało poczucie łączności z innymi ludźmi? Mhm. Tego, że są, bo to jest poczucie łączności. Ja na przykład, słuchaj, ja znam swoich facebookowych ludzi z imienia i nazwiska. Ja pamiętam, pamiętasz zresztą, bo ty też byłeś, na tej konferencji w Warszawie, ile było takich osób, z którymi pierwszy raz się mogliśmy przytulić, przytulić. fizycznie, tak. bo znaliśmy się z Facebooka. I to już jest właśnie... I mieliśmy to, już kontakt. Tak. I to, jest, wiesz, I to jest właśnie to, o czym ja mówię, że jeżeli ktoś chce, to może sobie stworzyć społeczność, bo może być w jakiejś grupie, może stworzyć jakąś grupę. Ale, ale żeby to zrobić świadomie. Ale właśnie o to chodzi, że tak jak, jak ze wszystkim innym, to jest narzędzie. No, ja nie będę powtarzać takich truizmów, ale chyba zaraz powtórzę jednak, że młotkiem można wiesz, wbić gwóźdź i, 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 i zrobić ko komuś krzywdę. Tak, i rozwalić komuś kolano, jak mój brat mnie, na przykład kiedyś w dzieciństwie. Więc wiesz, to jest, to jest, to jest wszystko zależy, do czego ty, to yy, użyjesz tego. Ja na przykład nie rozumiem również, to znaczy rozumiem, bo wiem, jak to działa. Ale pytam się ludzi, dlaczego oni na to pozwalają? Tych opowieści o tych hejtach. Tomek, u mnie nie ma żadnych hejtów. Tak? Ja mam pięć, pięćset, prawie pięć tyś, tysięcy znajomych na, na profilu, bo trzymam, żeby nie było pięciu, pięciu tysięcy. Miałam pewnie... Bo nie można mieć więcej niż tak, pięć tak. tysięcy. Tak? Więc trzymam, żebym miała mniej, żeby mogła za, za, czasami dać to miejsce takim osobom, które na przykład są w grupach gdzieś u mnie i tak dalej. I jestem obserwowana ponad 4000 coś tam na mojej stronie, więc to są. Ja nie mam hejtów. Jak to się dzieje? To gdzie są te hajty? Dlaczego u mnie nie ma hajtów? Dlatego, że ja to robię, prowadzę tę swoją stronę z odpowiednimi wibracjami, z odpowiednią energią, z odpowiednimi um, ludźmi. Tak. I wchodzę w to po prostu. No z takim poziomem energetycznym. Tam jest tyle dobrego, że nie ma miejsca na nic że innego. Że nie ma miejsca na nic innego, dokładnie. A ludzie mówią, a takie hejta w ogóle. Gdzie ty chodzisz po te hejty? To musisz iść gdzieś po te hejty. Tak. Wiesz, ja na przykład mam ileś tam... Znaczy grupy to mam głównie takie, które sama tworzę, to jest prawda. Raczej nie, nie, nie włączam się w jakieś takie, chociaż jest kilka takich grup, gdzie jakieś tam piękne rzeczy, oglądanie. Ale na przykład mam grupę, mieszkańców tutaj tej, tego, tego mojego wielkiego budynku. To też jest bardzo cenne. Tutaj też się dzieje. I różnorodne. Tak, ale tutaj też się dzieją różne ważne rzeczy, bo my tutaj sobie nie, nie wypisujemy, wiesz, takich czy innych rzeczy, tylko rzeczy, które są związane z nami. Ktoś coś ma do sprzedania, albo do oddania, albo się ktoś pytał, to dlaczego w pralni to, czy tamto, albo mówił, no wiesz, no po prostu... Życie sąsiedzkie. Dokładnie tak, życie takie sąsiedzkie, więc to też jest w ogóle bardzo dobre. Ja czasami dowiaduję się też ważnych rzeczy, które dzieją się u moich znajomych, których bym nigdy nie wiedziała, że tak jest. Dowiaduję się o rzeczach dobrych. A że się, nie wiem, dziecko urodziło, a ktoś się dostał tam do sz szkoły takiej czy siakiej. No i niestety dowiaduje się te rzeczy niedobrych, tak? Że na przykład kogoś już nie ma. Tak. No więc wiesz, no to czasami, tak, ale to, jest, to dotyczy też źródła jakby tych moich znajomych. No ale, ale wiesz, no tutaj, tutaj myślę, że twoje wyniki na Facebooku są doskonałym przykładem działania algorytmów właśnie tej, tej platformy, bo ty reagujesz na rzeczy, które są pozytywne. Tak, ja reaguję na rzeczy, które są pozytywne i jakby... Yy... A, fejf, a Facebook podsuwa nam, odbiorcom, tak. to, na co my reagujemy. Tak. Więc jeżeli u kogoś na ekranie, gdy patrzy na Facebooka, jest większość złych rzeczy, to znaczy, że ta osoba reagowała o wiele częściej. Na te rzeczy niedobre. Tak. Na rzeczy niedobre. Tak jest. Nawet krytykując, nawet... Tak. Ale dla algorytmu komputerowego reakcja jest reakcją. Tak jest. A poza tym druga sprawa to jest taka, że ja myślę, że bardzo dużo ludzi, i to właśnie też są te osoby, które nie chcą na tym Facebooku być, mówią, żeby wyjść z tego Facebooka, to są bardzo często taki, takie osoby obrazkowe, które po prostu nie czytają tam tego, co jest. Zresztą moich tekstów też bardzo często nie czytają, bo widzę, jakie są reakcje, wiesz, na tak. ten, widać, że to jest nieprzeczytane ale patrzą na te obrazki, patrzą, co się tam u kogoś dzieje i tak dalej. I wiesz, to może działać w różne strony. Dlatego, że jak ktoś ma tendencję do porównywania się, ktoś jeszcze się nie nauczył, żeby się specjalnie nie porównywać, nie ma ze mną za bardzo kontaktu, bo jakby ze mną miał długo kontakt, to pewnie już by się tego nauczył, to to wiesz, możesz nawet dołować takim Facebookiem. Facebookiem Oczywiście, czy jakimś tam innym Instagramem e, na przykład. Przede wszystkim, jak ktoś porównuje, to najczęściej porównuje... Wizerunek czegoś tak. na Facebooku do swojego życia, a nie Absolutnie. jeden wizerunek z drugim wizerunkiem. No. Jak już porównywać to porównywać zdjęcia. Tak, wiesz, często jest, to jest tak, że ludzie naprawdę pokazują, wiesz, ja tam nie daję niczego na Facebooku, na przykład, co by było nieprawdą. Ani jedna rzecz, jaką pokazałam w swoim życiu na Facebooku nie była nieprawdziwa. Czy wiesz, co najwyżej pokazywałam zdjęcia, które robię przez snapshot, tak, To jest takie, mhm. taki, które pokazuje mnie ładniejszą, tak, niż jestem, bo to takie te linie są gładsza jest cera i w ogóle. Ale to jest, to, jest, to, jest, to jest wszystko. Natomiast ja w ogóle bardzo rzadko pokazuję siebie, bo jak się popatrzy właśnie na te, na te Facebooki, to tamte twarze są po prostu wszechobecne, bo to uwierzyli w to ludzie, że, jak, że ta twarz przyciąga podobno. Twarze, posiłki i koty. I co? I koty. Koty. To znaczy, ja, ta twarz to już, to już zostało zdementowane, że to jest w ogóle nieprawda są twarzą, bo tych twarzy jest w tej chwili tak dużo i w ogóle wszystkiego tak samo jak na YouTube. To w ogóle nie jest prawda że te okładki właśnie z twarzami to są takie, które tam bardziej przyciągają. Ale właśnie yy, patrzą na te takie różne rzeczy, co to ktoś tam pokazuje, a ktoś, wiesz, to zdjęcia na eksport. Wiesz, tak, ja pamiętam, to nie trzeba mediów społecznościowych. Ja pamiętam, jak myśmy przyjechali tutaj do Kanady, wiesz, ich racji na początku, jeszcze w czasach, kiedy w Polsce był PRL. Ja pamiętam, jak ludzie robili zdjęcia. I to nie było mediów społecznościowych, tak. tylko takie zdjęcia na eksport do Polski. Które trzeba było wydrukować nawet, i wysłać, włożyć do tak, koperty. Tak, to nawet, wiesz, to nawet nie był twój samochód, bardzo często, nie? Ale co? Stałeś po tym samochodzie i wiesz, i w Polsce, bo patrzcie, dopiero co wyjechał, już mam taki samochód. I rodziła się taka legenda tego, wiesz, życia nadzwyczajnego gdzieś tam na tej emigracji, a bardzo często to w ogóle nie była prawda. Więc wiesz, to jest. To, 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 to ludzie, niektórzy ludzie mają tego typu zachowania, no właśnie, a, in, a inni mają takie, że oglądają to i z tego powodu czują się nie najlepiej. Instagram, ja na przykład na Instagrama w ogóle nie wchodzę i nie lubię Instagrama właśnie z tego powodu, że pchają mi się tam różnego rodzaju filmy, różnego rodzaju zdjęcia, których ja nie chcę. Na Facebooku tego nie mam, hmm, a na tam Facebook nie mam możliwości wychowałaś. wyboru. Facebook może lepiej wychowałaś. Tam nie ma możliwości wyboru, bo ja, ja bym na przykład, gdybym chciała oglądać rzeczywiście coś na tym, na tym... Zresztą do mnie taki obrazkowy świat nie bardzo przemawia, tak? Ja, no nie, nie wiem dlaczego, ale w każdym razie od tak czasu masz. do czasu tylko tam zaglądam. No i, i bardzo dużo korzystam z YouTube, tylko nie wiem, czy YouTube to jest medium społecznościowe. Może być, bo tam też są społeczności. Mnie nie udało się stworzyć społeczności na YouTube. Pr próbowałam, no, ale też się opiera na algorytmach. Inna firma, inne cele tej, tej no firmy. No tak, ale, ale nie wiem, czy to się zalicza do medium społecznościowego. Ja spędzam bardzo dużo czasu na YouTube i jest to bardzo wartościowo spędzony czas. To znaczy, ja mogę powiedzieć, że ja w ciągu dnia spędzam no, dwie do trzech godzin na YouTube. Nie wiem, czy chcę ci to zasugerować, ale na pewno chcę podzielić się taką obserwacją. I i jak ty korzystasz z YouTube, mm -hmm. to YouTube wie, że to jesteś ty. Jesteś zalogowana, tam z prawej strony tak. na górze jest... YouTube wie, że jesteś ty. Jak ja kiedyś instalowałem, uruchamiałem nowy komputer i jeszcze nie byłem... Komputer nie wiedział, że ja to ja. Jak zobaczyłem YouTube, to co YouTube proponuje, nie wiedząc komu, no to mi kilku siwych głosów przybyło. No tak, ale ludzie, ja się z tobą zgadzam. No, ale Dlatego ludzie... YouTube też można wychować. na no, swoje Oczywiście, potrzeby. Że tak. Masz się zalogować, masz być, wiesz, i nie masz. I wybrać to, I wybrać co... to co dla ciebie jest. On, oczywiście podsuwają mi pewne rzeczy. Ja osobiście uważam, że też nie podsuwają mi tak, jak, jak wynikało, chciała. jak ja bym chciała. Bo te rzeczy, które, które mi pokazują, które są nowe, które nie są z moich subskrypcji, i tak dalej, to nie zawsze są trafione. Nie bardzo wiesz, ale ja na przykład dzięki YouTube. To się orientuje w takim zakresie, w jakim się orientować. Co się dzieje w Polsce? Na przykład. Na przykład. E, wiesz, bo nie muszę kupować sobie żadnych tam stacji, żadnych jakichś anten nadzwyczajnych czy satelitarnych. E, czyli się mogę. Ja się bardzo dużo uczę. E, oglądam najważniejsze rzeczy. Absolutnie oglądam wykłady. mało tego. Przecież tam można znaleźć wszystko, jak zamontować to, czy jak zamontować co innego. I wątko jak u nas klubie trzeba było samolot na silnik w samolocie naprawić, no. to mechanicy, którzy całe życie na tym spędzili, zaglądali na YouTube. No proszę bardzo. No więc właśnie. Więc dlatego ja właśnie mówię, to, są, to, jest, to jest w ogóle cudowna zdobycz XX, w ogóle XXI wieku, czy nawet XX, bo to się zaczęło wcześniej. I, jest, i jak jeszcze... powiedziałaś, jest to nowe narzędzie. Uczmy nowe się korzystać narzędzie. z tego narzędzie, Trzeba świadomie. się tego po prostu uczyć świadomie, ale, ale ja naprawdę nie chciałabym, żeby pisać takie rzeczy aktem wstępnym Facebook, bo to jest zabieranie siły człowiekowi. To jest trochę tak, jak mówić moja niedobra żona. Proszę? To jest trochę tak, jak mówić moja niedobra żona, czy mój niedobry partner. No. Nawet jeszcze inaczej, bo wiesz, bo tak to się może zdarzyć, bo człowiek może być dobry, znaczy wewnętrznie to każdy jest dobry, ale może się zachowywać w sposób nie najlepszy, faktycznie. Natomiast Facebook się nie zachowuje jako taki, bo to jest, to jest narzędzie, które, które my tworzymy. I teraz jak ktoś pisze, że on musi zejść z Facebooka, żeby bardziej trafił do siebie. No, matko, ja naprawdę ze sobą jestem tak blisko, że ojej. I Facebook mi tego w ogóle nie przeszkadza? Nie, nie nie, przeszkadza mi, rozwija we mnie różne rzeczy. Jeżeli na przykład chcę zrobić jakiś wpis ładny, tak, i żeby, żeby coś ludziom dać, no to myślę o, o czymś. Szukam, uwielbiam zresztą robienie tych grafik na przykład do tego. Ale ty najpierw myślisz, potem piszesz. No oczywiście, że tak. No nie dla wszystkich jest to takie oczywiste. <grymne> no ja wiem. To znaczy myślę, naturalnie, że myślę. Wiem, co chcę powiedzieć. Myślę. Wiesz, staram się teraz... Masz nie? świadomość, do kogo mówisz. No tutaj to właśnie niekoniecznie, bo to różnie bywa. Dlatego staram się to tak zrobić, żeby, wiesz, żeby... Na przykład zawsze staram się napisać na Facebooku i przyznaję tak, żeby nikogo nie dotknąć. Uważam to za podstawowy jakby wyznacznik. Tak, ale miejmy świadomość, że na Facebooku są... Jest bardzo dużo kąt, bo nie chcę powiedzieć osób. Mm -hmm. Kąt, dla których cele, cel jest dokładnie odwrotny. Tak, tak, ja wiem. Czy są tam ja... tylko po to, żeby, kogo, żeby wywołać negatywne reakcje. Ja wiem. Nie przyjmuję nikogo, nikogo nie znam. Zawsze sprawdzam, co to jest, czy to jest prawdziwe. Wiesz, teraz, bo tutaj kobiety, nie wiem jak mężczyźni, ale my, kobiety, to mamy bez propozycje różnych wojskowych i lekarzy, które są zwykłymi botami, Ach, jakimiś takimi. Wiesz, wiesz ile atrakcyjnych panów z całego świata tutaj A, się no ugania się. za mną, ale nie chcę. No to no właśnie o to chodzi. Ale tego się nie przyjmuje To się kasuje, to się wyrzuca. Ja nawet od czasu do czasu daje zdać na ten temat, wiesz, do, do, do tego. Te wszystkie takie posty, wiesz, jest twoje konto jest świetne, twój uśmiech, piękny tak. i w ogóle. To się po prostu likwiduje i cześć. Nie przyjmuj się takich osób i to konto jest wtedy czyste. Ja bym poszedł dalej jeszcze przy każdym, przy każdym poście na Facebooku z prawej strony są te trzy malutkie kropki, które jak się naciśnie jest menu, i można wybrać czy się chce więcej takich postów, czy mniej, o. czy daną osobę uśpić na 30 dni, albo w ogóle, żeby nie widzieć nic więcej od tej osoby. No właśnie. I to od tej osoby, która coś udostępniła, czy od pierwszej osoby, która to włożyła w ogóle na Facebook. Tak. I można sobie bardzo szybko... Zlikwidować. Jest... Zlikwidować te rzeczy, które nie są dla nas dobre. Dokładnie, no, więc ja... Yy... Rzadko to się zdarza, żebym ja kogoś wypisywała z tego, ale mi się zdarzyło parę razy. Ja bardzo dużo. Natomiast za twoją radą yy, zrobiłam takie, żeby nie, 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 nie śledzić tego tak. unfollow, żeby po prostu nie pokazywali mi tych wiadomości, bo po co, bo te wiadomości nie są mi do niczego potrzebne, a bywa, że mnie irytują na przykład. Więc po co ja się mam irytować? Ja systematycznie <laughs> robię te unfollow każdej osoby, która publikuje wpis... Wulgarny na tematy polityczne, bez względu na to, w którą stronę idzie. No i super. Bo dla mnie to nie jest język, którym no będziemy on, prowadzili no dyskusję no polityczne. Nie u mnie niczego takiego nigdy nie, nigdy nie było, więc jakby. I to, to dla jasności bez względu na kierunek. Tak. Wiesz poza tym jest jeszcze taka możliwość, jakby ktoś na przykład chciał, to mógłby też. Bo może być na przykład tak, że ktoś rozwija, tak jak w moim wypadku, rozwija Facebook po to, żeby służył innym ludziom, bo ja wierzę w to, że ludzie uśmiechną się czasami, że coś dobrego z tego im przyjdzie, że czegoś się może nauczą, No, że dobrze im się zrobi, że to będzie dobra energia. To jakby ktoś nawet tak chciał, to może po prostu ograniczyć się do tego, żeby wchodzić na swoje konto i korespondować z tymi ludźmi, tylko i tych ludzi tylko mieć w swoim zakresie, którzy są u niego na tym Facebooku. Tak jest. Więc nie, 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 nie można mówić o tym, że to Facebook nam zabiera cokolwiek. Facebook, mnie Facebook niczego nie, nie zabiera, mam czas absolutnie na wszystko, co, co, co chcę robić. Natomiast YouTube jest dla mnie w ogóle fantastycznym źródłem wiedzy. Wiedzy i dobrych przeżyć. No i zobacz, ja, mimo tego swojego przekonania, że za dużo czasu spędzam na Facebooku, Jakoś mi nie brakuje czasu na te rzeczy, które robię. No wyknie. właśnie. Mimo wszystko. No właśnie, a masz takie przekonanie. Trochę mnie dziwi, że masz takie przekonanie, bo to musi, ja bym się zastanowiła nad tym. Może to w, tak trochę poszedłeś, no tak właśnie, tak wiesz, zwyczajowo, taką utartą ścieżką, że no za dużo. No bo przecież może? masz czas na wszystko. Tak no, jak na ciebie patrzę, robisz wszystko, co trzeba. No to dlaczego miało być i to, wiesz, być tego za dużo? Ja jeszcze dodatkowo powiem, że na przykład ja nie przeżywam za sprawą Facebooka żadnych a, przykrych emocji, żadnych takich niskowibracyjnych uczuć. Jeśli chodzi o YouTube, owszem, tak. Czasami są to takie uczucia niskowibracyjne, dlatego że czasami oglądam na przykład film, który jest smutny. Po prostu. Bo, bo jest jakiś tam a, smutek w tym, czy jakieś tego typu rzeczy. Też y, muzyka jest y, z YouTube, wiesz, korzystam na, zazwyczaj. Najczęściej szukam tego potem na Spotify, dlatego że Spotify mam po, podłączony do głośnika i mogę sobie tutaj otwarzać to tak jak chcę. Ale naprawdę, za sprawą YouTube poznałam mnóstwo różnych y, świetnych y, muzycznych jakichś takich kawałków. To jest, to jest okno na świat, Jest tam dużo dobrego. Absolutnie. Tylko, tylko my sami po prostu musimy wiedzieć czego chcemy, czego szukamy, o co nam chodzi i mieć coś więcej niż tylko to. Bo jeżeli ktoś nie ma żadnych innych pasji, żadnych innych zainteresowań, nie ma w sobie żadnego ognia, który by go gdzieś tam gdzie indziej wiesz, przekierował, no, no to to, będzie to trudniej. zasiada, bo to jest łatwe. Tak jest. No to pięknie mamy receptę. No ja, ja zachęcam wręcz do tego, żeby wykorzystywać media społecznościowe. I, i, i wiesz co, I jak na przykład. Yy, przykro mi się nawet zrobiło jak ta, jak ta dziewczyna tak napisała że ona była się tutaj i inne mówią tak, 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 trzeba zrezygnować w ogóle zamykać, I ja jestem się matką ja tak o tych ludziach myślę tworzę im takie dobre rzeczy piszę, a oni chcą zamykać i nie chcą, nie chcą tego, tego, tego tego robić nie chcą tego czytać, no tak no bo wiesz, bo ja, ja, ja cenię ten, ten akurat to, to, to medium i uważam, że to jest że to ma kupę dobrych rzeczy Natomiast no, ktoś tutaj chce zamykać, Chodzi, no, ale trudno. No, każdy ma prawo do swoich wyborów. I, I tak, jeżeli Facebook ci przeszkadza w życiu, to absolutnie. Wracaj do życia. Wracaj do życia, tak. No to wiesz, ja będę wracał do swojego życia. <laughs> Bardzo miło było. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam. I światu, daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.